Rower można kupić, ale rower można też zbudować samemu. Taka konstrukcja, jak widać z tyłu, jest to rower poziomy, rower, na którym się leży podczas jazdy. Taki rower można kupić, ale można też zbudować całkowicie samemu, od zera, spawając bądź klejąc ramę, dobierając komponenty. Ten rower jest to akurat konstrukcja mojego projektu, aczkolwiek zespawana przez fachowca, ponieważ ja nie umiem spawać aluminium. Jeżeli chodzi o nietypowe komponenty, to fotelik jest konstrukcją z kalisza. Tam jest człowiek, który robi takie foteliki na całą Europę, nie tylko do Polski. Nietypowe przednie koło, mniejsze, pochodzi z BMX-a, tylne koło jest z Gurala. Osprzęt jest to mieszanina tego, co znajdziemy w rowerach górskich i w rowerach szosowych. Rowery poziome mają kilka zalet. Przede wszystkim są o wiele, wiele wygodniejsze. Tam, gdzie na normalnym rowerze męczą się plecy, męczą się ręce, męczy się kark, męczą się też miejsce, w którym plecy tracą już swoją szlachetną nazwę, tam na poziomie odczuwamy komfort nawet po bardzo, bardzo długich dystansach rzędu 200-300 km. I to jest główna zaleta tych rowerów. Czasem niektóre z tych rowerów, ten akurat troszeczkę mniej, są szybsze od rowerów szosowych ze względu na to, że są niższe, mają mniejsze opory powietrza. Tego typu rowery mają jednak też wady, dlatego że one niezbyt nadają się w większości przypadków, żeby pojechać nimi gdzieś w teren, jeżeli tylko ten rower wjedzie w jakiś kopny piach, w błoto, natychmiast ten przód nurkuje, rower się zatrzymuje. Także nie jest to sprzęt dla każdego, wymaga też przestawienia się, nauczenia się wszystkiego od nowa, bo na normalnym rowerze głównie kontrolujemy równowagę, wychylając tułów. Tutaj tułów leży na foteliku, więc głównie tą równowagę kontroluje się nogami.